5 kandydatów do fotela prezydenckiego w Suwałkach, również 5 starających się o pracę burmistrza Augustowa i aż 3 w niewielkich sejnach. To jednak dopiero początek obszernej grupy osób, które chcą sprawować rolę włodarzy. W 9 gminach powiatu suwalskiego zarejestrowano łącznie 20 kandydatów na wójtów. W Bakałarzewie 2, podobnie w Filipowie i Jeleniewie. Po 3 pretendentów do zajęcia gabinetu wójta jest w Raczkach, Rudce Tartak, Szypliszkach i Wiżajnach. Są jednak 2 wyjątkowe gminy, Suwałki i Przerośl. Tutaj komisarz wyborczy zarejestrował tylko po 1 kandydacie. Podobna sytuacja jest w Puńsku, w powiecie sejneńskim, 1 chętny, który nie ma konkurencji. W Gibach i Krasnopolu zarejestrowano po 2 kandydatów, a w gminie Sejny 3. Powiat augustowski ma 2 gminy z niemal pewniakami. W Bargłowie Kościelnym i Sztabinie, gdzie wyborcy nie wybiorą spośród, a powiedzą tylko tak lub nie. W gminie Augustów i gminie Płaska jest po 2 kandydatów, w Nowince 3, a w gminie Lipsk, prawdziwy urodzaj, aż 4. Do prac powiatu augustowskiego chce włączyć się 146 osób. To ponad 8 kandydatów na 1 miejsce. 122 chętnych szuka spełnienia w roli samorządowca w powiecie sejneńskim. Tutaj więc na 1 mandat przypada odrobinę mniej, ale to tylko odrobina. Wciąż mamy 8 osób na 1 miejsce. Najmniej chętnych do pracy w Radzie Powiatowej jest w ziemskim powiecie suwalskim. Tutaj o 15 miejsc konkuruje 59 chętnych. Można uznać, że ledwie 4 na miejsce.